za szybko. W poprzednim filmiku powiedziałem wam, że jeżeli wbijecie 1000 łapek, nagram kolejny. Wbiliście tyle. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, ale musimy zwiększyć próg, bo w takim tempie musiałbym nagrywać drafta codziennie. Także następny draftik 1500 łapek. A teraz komentarz Marcina Jędrka, czyli najszybszy draft, jedziemy! Siemanko, ja jestem oczywiście Urbix, a my lecimy już z draftem 15 000 monet i będziemy wybierać zawodników, którzy mają po prostu największe tempo, którzy są najszybsi. 4-3-2-1 jest ok. Zobaczmy, jaki będzie kapitan, kto będzie najszybszy. Di Maria chyba. Jest Neymar na LS-ie, a obok niego, uwaga, ładna niebieska karta Cavaniego, ale musimy wybrać Lacazette'a, 86 tempa. No dobra, no to teraz wybieramy jeszcze sobie prawego, to będzie Salah. Nie, Lukas, ja nie mogę, przecież gdyby tam był ten 12 seconds later. Cavani to byłoby idealnie, ale dobra, no wybieramy Lukasa. Mamy coś tu pod Brazylię, zresztą zaraz zobaczymy, jest jakieś tam zgranie. Aha, już myślałem, że Fellaini będzie najszybszy, ale nie, kolejny środkowy, nie, Pirlo to na pewno nie będzie, najszybszy będzie Nainggolan, czy Nainggolan. Czemu nie Turan? Tylko zakup? Zakup? Dobra, na razie ten skład nie wygląda fenomenalnie. Felipe Luis, nie wierzę, Laju. Ha! Okej. Okay. Tutaj mamy Kościelnego. Pierwsze cokolwiek. Poza Neymarem oczywiście. Nie no, jakieś karty są. Mankulu, nie, Abraham, nie zauważyłem tego gościa. Super. Na razie dziwne karty, takie nietypowe. Cancelo, 89 tempa. I teraz co z bramkarzem? Zawsze jest ten problem. Co z bramkarzem? Ten, który ma parad najwięcej, chyba sobie tak wybierzemy. Dobra, to będzie na was. Bo parady są na miejscu tempa, co nie? Tutaj zapomniałem, że istnieje coś takiego jak szybkość u bramkarzy. Dobra, ławkę wybierzemy trochę szybciej, także Juanfran. Aha, Felipe Coutinho. Bolasi. Nie możemy trafić żadnej niebieskiej karty. Mieliśmy już chyba, to już chyba trzecia. I muszę wybrać Garetha Bale'a. Ajajajajaj, no dobra, niech tak będzie. Kto następny? Dalej Costa. CR7, Nolito, Lora, Johnson i ostatni El Mohamadi. Okej, zobaczcie, jak wygląda nasz super mega turbo ekstra mega fantastyczny skład. 3, 2, 1. 85 oceny, 60 zgrania. Zlepek jakichś randomowych piłkarzy. No przód jest okej, ale reszta będzie ciężko. Szukamy pierwszego przeciwnika. A ten ma taki skład, o ja. O matko. No dobra. To wiecie co? Zróbmy jeszcze tak. Na początek meczu każdego będziemy sobie zmieniać tego Nolito za Nainggolana. Zróbmy coś takiego. Okej. Okay. No muszę mieć tego Nainggolana w środku. Coutinho ładnie wchodzi w pole karne. Tu nie jest gol. Jest! Nie wierzę. Co to się stało? Czego nie ma gola? Oj, za dużo miejsca tu ma. Ale na szczęście broni Keylor Navas. To już jest druga połowa tego meczu. Podanie do Bale'a i Bale uderzenie, poprzeczka. Ajajaj, no nie było teraz tutaj. Nie mieliśmy szczęścia, ale walczymy dalej. Ależ tu wszedł, no i będzie gol. Nieprawdopodobne. No za łatwo. 40-50 minuta w zasadzie. I Cristiano Ronaldo strzela na 1-0. Zobaczmy jeszcze raz. Nie zobaczymy. Dobra piłka do Bale'a, no Bale musisz. Bale, musisz, tak jest! Dobra, udało się strzelić Bale'em wyrównującą bramkę, bo ten koleś nie jest wcale dobry, no. Co wam mam mówić? No ma po prostu dobre karty, tym Messi bardzo łatwo wchodzi. Tam ma jeszcze Griezmana, no świetne naprawdę karty. A u nas nawet zgrania brakuje. Patrzcie! Patrzcie, a co macie robić, jak oglądacie ten film, no? Ale nie, dobra, bo słuchajcie, ogólnie ten gościu strasznie dziwnie gra, no ma bardzo dobry skład, przegrywam ten mecz i nie chciałem, żeby odcinek zakończył się na pierwszym meczu, na pierwszej rundzie. Nie no, Ronaldo tutaj, no nie wiem, co on zrobi tymi obrońcami też, ale dobrze strzelił. Okej, okay, lecimy drugą rundę. Drugi przeciwnik i taki skład. Okej, okay, ten wygląda, kurde, też dobrze. Co tu się stało?
No nie! I znowu zaczynam mecz przegrywając. Dobra, może coś z rzutu rożnego, panowie, skupienie. Dobre przyjęcie. No nie, no szkoda. No, Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Oho. No to, kurde, no to była dobra klepa, no. Dobra, Cristiano Ronaldo, ładnie. A uderzmy może... Ajajaj, niepotrzebnie uderzałem. Dobre podanie, dobre podanie. Tylko teraz wiecie co? Aż zamilkłem, słuchajcie, aż zamilkłem, chcę się skupić, bo... No to jeszcze jest tak, jak mówiłem w poprzednim meczu, za wcześnie, żeby przegrać. No ale póki co, jeszcze remisuję. Słuchajcie, to jest już druga połowa, na im golan, uderzenie z dystansu i niewiele brakowało. Ajajajajaj, no byśmy tę drugą połowę zaczęli fenomenalnie. No i zobaczmy, co zrobi mój przeciwnik. On będzie sobie tu klepał, będzie próbował pewnie grać na skrzydło. On tak lubi. No właśnie, on na bardzo, bardzo mocno tutaj wytęża tego Bale'a. Oj, teraz mu się opłaciło. Ale no nie, no nie, nie można cały czas tak grać. Dobra, spróbujmy uderzyć Garethem Bale'em. Może się uda? Nope. Kurde, co? Ależ błąd popełnia Neymar! Neymar poda do Bale'a! Nie, dlaczego? Co to zrobił Brazylijczyk? Kurde, no sam na sam, no po praktycznie... Dobra, zaczynałem pierwszą minutę dogrywki, bo co ja gadam, tylko minutę, pierwszą połowę dogrywki. Cristiano Ronaldo z dystansu, ale broni bramkarz. Ależ to Cristiano Ronaldo, no... Znowu wyjął. Co ten Batland broni? No i to będzie gol pewnie, to będzie gol, bo to jest świeży Sanchez. Nie wiem, co zrobił tu obrońca jeszcze. Podanie. Przez... Mega, mega mecz po prostu, super. Sprawdźmy, czy to będzie gol! Tak jest! Lukas! Setna minuta meczu, 101 już się zaczęła. Bardzo ładna akcja z Bale'em. Czy to z Ronaldo, już nawet nie wiem. W każdym razie, no, teraz trzeba obronić wynik. Oczywiście nie chodzi tu mi o grę na czas, tylko właśnie o stworzenie sobie takich sytuacji, w których będzie można strzelić jeszcze jedną bramkę. Kolejny raz mój przeciwnik stara się tutaj wrzutkę uskutecznić jakąś. Bardzo ładna akcja, to musi być kiks na Ingolana. Poszedł i Costa, tempo, pace, to jest przecież najszybszy draft. Oto to, o to chodzi. O to chodzi, to jest najszybszy draft. Kolejne wyszarpane zwycięstwo, wymęczone. Ale jest, także co no. Trzecia runda, a w niej... Mocne BPM. Saguero na czem? Ależ tu Nolito zrobił. Dwunasta minuta, ja jeszcze nie przegrywam tego meczu. Oho, dobra, to będzie pewnie ta akcja, w której zacznę przegrywać. Dobra, mamy 1-0. To taki draft, w którym przegrywam każdy mecz. Muszę wygrać. Ale pięknie to zrobili. Mamy 1-1. Bardzo szybka odpowiedź. Piękna piłka do Nainggolana. Nainggolan, pięknie. 2-1. Jeszcze cała druga połowa przed nami. Jeszcze zdążę mu kilka nastrzelać. A nie mówiłem? Dobra, kończmy ten mecz. Kończmy ten mecz. Bo tu już więcej się nie wydarzy. Okej, okay, udało się. Kolejne jednobramkowe zwycięstwo. Przyszedł czas na finał, zobaczmy, z kim będziemy grali. Dam, dara, dam, dam, dam. Dobra, tu się nawet skupię. Także lecimy. Janik Bolasie. Podanie do Neymara, bardzo dobra sytuacja. Już jest okazja, żeby objąć prowadzenie Neyma. I jest 1-0, trzecia minuta. Nie no, stwierdziłem, że trzeba się na finał trochę ogarnąć. Nie będziemy trafić już pierwsi bramki. Tutaj troszkę dziura, ładnie Neymar się zastawił. No i uderzenie też oczywiście niczego sobie. 1-0. Oho. To długo prowadziłem, rzeczywiście. 6 minuta, Ronaldo sprowadził mnie na ziemię. Nie, nie, no co za pech! Kurde, co za pech! Odbiła mu się. O, sorki, że zamilkłem. Ale jednak chciałem się skupić tutaj, żeby nie popełnić błędu, bo... No, Nainggolan nie zawsze ma sam na sama, to była dobra sytuacja. Ładnie uderzył po ziemi, po długim rogu.
Dobra sytuacja, Neymar, dawaj, dawaj, Neymar. Dawaj, Neymar, super! Jest! 3-2, bardzo ważna bramka. O to chodzi, koleś nie wiedział, czy będę podawał, czy będę szedł sama. Ja go próbowałem wyczekać do ostatniego momentu. Tak się traci pewnie bramkę. No, tak myślałem, tak myślałem. 3-3. No i... Co? Co? Jak on to zrobił? 4-3. Cristiano Ronaldo. Haha, no niestety. No! Skończ to któryś! Strzelaj! Co to było? Nie, no niedorzeczność. No dobra, mamy... Przegrywamy w finale. Zobaczmy, jakie paczki dostaniemy. Złota paczka zawodników premium razy 2. Sprawdźmy, co w niej będzie. Pierwsza paczka za 25 tysięcy już się otwiera. A w niej napastnik AC Milan Niang, tak? Dokładnie. Oprócz tego w środku nic nie było, a w tej paczce Infor! I mamy... Kto to jest? William Jose. No nieźle, nieźle, nie wiedziałem w ogóle, nie spodziewałem się Informa w tej paczce. I to jest bez sensu, i dwie srebrne karty świecą. Inform chodzi Quicksell, także nie będę go sprzedawał, wyślę sobie do klubu. No i cóż. Mam nadzieję, że film wam się podobał, jeśli tak, to pamiętajcie, zostawcie łapkę, bo 1500 łapek to następny draft. Piszcie w komentarzu, jaki następny gramy. Trzymajcie, do zobaczenia w następnych filmach. Hej!